Witam w dzisiejszym odcinku Rab Unboxing. Przedstawimy Wam płytę Abla pod tytułem Ostatni Sarmata. Płytę zamówiłem w wersji preorderowej, która okazała się ściśle limitowaną. Przyszła w takim oto woreczku na druk wytwórni, która ją wydała, PLN Motherfucking Records, Abel Ostatni Sarmata. Jeżeli otworzymy worek, pierwsze co, to ukażą nam się przypinki. Jest ich 3 dodane do płyty. Jeżeli ktoś lubi Wielkie Yo, lubi PLN-y, to naprawdę to jest dla niego niemal gratka. I oczywiście wlepa dodana do płyty Ostatni Sarmata. Jeżeli wyjmiemy samą płytę z woreczka, ukaże nam się jedynym minusem, to jest właśnie wyjmowanie płyty z tego woreczka, ale jeżeli już ją wyjmiemy, to ukaże nam się front okładki. Co ciekawe, jest to graffiti wykonane w Berlinie. Sama płyta. Wydana w tak zwanym plastiku. Jeżeli ją otworzymy, ukaże nam się książeczka. Sama płyta. Pod płytą adresy facebookowe Abla oraz brata Jordacha, który wyprodukował tę płytę. Płyta wydana w 2014 roku. Sama książeczka. Jeżeli otworzymy książeczkę, to do każdego utworu, który jest na płycie, ukażą nam się zdjęcia. Jak widzicie, w estetyce czarno-białej, co naprawdę pasuje do tej płyty, ładnie się to prezentuje. Każdy kawałek tutaj jest opisany, kto go wyprodukował, kto rapuje, kto gościnnie wziął udział w tym kawałku. Także utworów jest 14. Naprawdę bardzo ciekawa płyta w wersji tej ściśle limitowanej. W preorderze kosztowała mnie 34 zł. Dzięki wielkie, subskrybujcie i obserwujcie nasz kanał i Facebooka.